Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i witam was w trzecim odcinku z Assassin's Creed Liberation HD. I tym pięknym krokiem możemy przystąpić do kolejnych misji. Zaczynamy. Klucz do... klucz problemu? Kłopotów? Nie wiem, tak dziwnie mi się to tłumaczy. You may put your mind at ease, monsieur. The cargo will be delivered on time. I dare say thanks are owed to Saint-Nicolas. Or perhaps a guardian angel, monsieur. Ah, Aveline. I'm sure it is not your old father's company that draws you here. I will leave you both to your private business. Aveline. The documents you found aboard the Rat Captain's ship. I recognize the name. Rafael Joaquin de Ferrer, a known enemy. I don't know what his business is here, but we can be sure it's more than a simple larceny. How can I help? One of Agathe's servant contacts tells us that he will attend a social soiree at the governor's mansion this evening. I'll have my best dress ready. Or my worst. Fear not, Gerald. I'll uncover his true purpose. In the meantime, may I suggest that you familiarize yourself with the governor's mansion? Perhaps discover a discreet way to enter? Don't worry, Gerald. I will prepare well. One more thing. There is a small house for sale near the governor's mansion. It would be ideal for a dressing chamber. If you wouldn't mind buying it. Your wish is my command, Monsieur Blanc. Okej, teraz mamy dostać jakąś rezydencję. Nie wiem, czemu mi klatkuje. Jestem zły, buntuję się trochę. W ogóle powinienem teraz zabić świadka. Bo widzę, że mój poziom jest tu trochę zaburzony. Jeśli chodzi o synchronizację. Kurde, przestań reagować. No to idzie piękna laska. Laha, laska, nie, tam wolicie. Trzeba kupić teraz jakby taką przebieralnię za hajsy, które żeśmy dostali od Geralda. Widzę, że jesteśmy bardzo bliziutko. W sumie już tu byłem w poprzednim odcinku. Enchanté de vous revoir. Dobra. Kupujemy za 5 stówek. I co teraz? No, trzeba zmienić osobowość w końcu. No, chyba asasyna, nie? O ile się nie mylę. A chciałem zmienić ich personę, czekaj. Boże, mi się podupiło, przepraszam. No teraz na asasyna, nie? Tak, 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 tak. I zmieniam. Dlaczego mi to nie zmienia? To jak ja mam to robić? To jest chore. Częściowo. Ha, bo musimy na... niewolniczą personę znowu? Naprawdę? No cóż. W sumie nie mamy za bardzo wyjścia i niech przestanie klatkować. Już naprawdę. Przychodzi pojęcie. Dobra, biegniemy, biegniemy. Nie ma co. Misja czeka, a my w ogóle źle idziemy. Świetnie, naprawdę. Teraz trzeba znaleźć sposób na dostanie się do tej rezydencji. Dostaniemy się tu? Ups. Tak trochę nie wyszło. I'll show you a thing or two. Chcecie się bić? Jak rozumiem. A nie ze mną, naprawdę. Ło.
Ona nie umie kontrolować? Znaczy umie kontrolować, ale już nie... Nie ma serii zabójstw. No dobra, jak chcecie. O kurde, jest tylko gorzej. To żeśmy trochę zawalili sprawę. Czekajcie, nie, inaczej to trzeba zrobić. Wejdziemy na górę. Ja chcę mieć tryb incognito. Wiem, że mi to mi się uda. O! Zapomniałem, jak się wyglądały już te zabójstwa z powietrza, naprawdę. O, są tutaj plakaty, które można podrzeć ze świętym spokojem. Tu jeszcze jest jedno. Pewnie jest tego więcej, nie? Okej. Opadło, że tak to powiem, dziwnie. Nie, czarnuch z kapeluszem. No, tam kobieta przez ścianę przechodziła. Jeszcze coś dziwniejszego mnie spotka? Chyba za tym czarnuchem trzeba będzie iść. Dokładnie. Trzeba się widzieć takiego czarnego luja, podobnego do Yaya Touré i tego drugiego Eto, no. On jest tak podobny, że nie da się go nie skupić. O, tam czarny podgląda mnie. Nieładnie. A gdzie jakaś muzyczka w tle? Przepraszam bardzo. I te lagi mnie wkurzają trochę. Czekajcie, zrobimy to tak. No, już myślałem, że go zgubiłem na stałe. Ło, jak dziwnie to wyszło, ale jest. Szkoda, że tu nie ma skradania. Jak to było w Unity, jak to jest w Unity. I tego mi brakuje, w cholerę. Ale cóż, tak też musimy się poruszać po świecie. Czekamy, czekamy, czekamy. Co się tak patrzysz? Patrzcie na tego ryja. Fuj. Okropieństwo. Ile się jeszcze ten czarny będzie zastanawiał? Wkurzają mnie te spadki FPS. Nie wiem, skąd one się biorą. Ale chyba Fraps tak robi. Remember. We need these goods delivered to the south entrance just after sunset. Here, this will grant you access to the kitchen. Ja nie mam tego, a mam mu teraz ukraść klucza. Dobra. Nie, teraz nie jest czarny. Dobra. Okej. Zrobione. To było banalne. Wręcz. Dobra, tu mamy do ogarnięcia plakacik. Nie wiem, czy opłaca mi się drzeć go tutaj, jak oni patrzą. A oni w sumie mają wyrąbane na to. Tu mogę kupić przebieralnię. Oczywiście, tak też zrobię. I chyba mogę się przebrać za asasyna, nie? Mogę? Zaraz zobaczymy, czy mogę. Bo chciałbym w sumie. Nie to, że mogę i chcę, ale... Git. Tylko, że ja chcę ten, pelerynę, ok? Znaczy pelerynę, chcę kaptur. Aha, tu nie zmienię tego. Musiałbym iść do krawca. A tu jeszcze mamy punkt widokowy. Dobra.
Punkt widokowy odświeżymy. O, i tu mamy krawca w tejże chwili. To jest już nawet lepiej. Chcę się przebrać z tej peleryny. Tu mamy już dokonany upgrade. Aha, mam już to. Będzie miał pelerynę? Ma pelerynę. I tak ma wyglądać asasynka. Tak. Jeszcze biała w dodatku. Kurde, te spadki FPS-ów mnie irytują. Dobra, ale wspinamy się. Albo ona tylko najlepiej potrafi. O kurwa. On tu chyba podejdzie, albo nie wiem jak ja to zrobię. O, tak go za Liu mamy. Albo nie wiem jak już, kurde. Dobra, już bez nerwów, bez nerwów. Tylko mi się nie ześlizguj, okej? Dobra. Teraz odświeżymy ten punkt widokowy. Kurde, nie mogę się przyzwyczaić do parkouru z Unity, naprawdę. On tak wygląda teraz wyśmienicie, że tutaj jest taki trochę mniej drętwy. Oczywiście nie jest też kiepski, ale no jak widać jakoś bardziej się przyjął parkour z Unity. No każdemu się przyjął, na pewno. Dobra. Odświeżamy. Synchronize viewpoint. To chciałbym do siana, nie? I jest do siana. Dobra. Dobra, ale jeszcze przydałoby się... Nie wiem, nieco... O, jest sklep z broniami. Może też wydamy nieco hajsów na to. Bo już i tak wyglądam fajnie. Wystarczy teraz tylko jak ogarnę sobie... O! To był brutalny spadek FPS-ów. No... Tu... Co ona robi? Gorzej niż żarno, naprawdę. Gorzej niż żarno. Mamy już toporek, mam nadzieję. Może jakiś mieczyk? Szczerze mówiąc, większa szybkość i maksymalny combo kill. Tak, ja jestem za tym. Robimy miecza. Ładunki mamy na maksa. I może jakiś pistolet królowej Anny. Więcej nie możemy za bardzo. No i tu mamy teraz miecz. Aha, teraz sobie trzeba to jakoś ogarnąć. To było... To jest maczetka. Wspinamy się bardziej, niż idziemy. I no w sumie do misji fabularnej się kierujemy, nie? Ło! Nie, nie mogę jakoś się oswoić z tym parkurem ponownie. Jakoś to mi dziwnie. Ale jakoś może się odzwyczaję. Znaczy przyzwyczaję wręcz. Kurde, tylko te spadki FPS-ów mnie martwią. Wszystko dobrze. Tylko te spadki z lekko mnie irytują. O
Kurde, nie patrzcie się. Dzięki. A może jeszcze... Chyba możemy, tak, wykupimy jeszcze jeden sklep. Czy może bardziej nieruchomość. Okej, świetnie. O to mi chodziło. No i dobra, zaczynamy tutaj misję fabularną. Dobra kolonii. Okej. No i mamy po prostu zniweczyć plany gubernatora Abaddy. Okej. Trzeba się teraz przebrać. W takim razie. Ale chyba to zrobiłem w trybie takiej osoby. Jakoś lepiej mi się chodzi. Może niekoniecznie umie wspinać się, ale za to po prostu z pięści umie przywalić. To jest epickie u takiej kobiety. A chcę pieska pogłaskać. A chciałem pieska pogłaskać. Kurde, co się buguje? Kurde, buguje się to gówno. Dobra, idziemy. Mamy oczarować pewnie zaraz kogoś. Pewnie tą osobę, nie? O, idzie czarownik. Idzie czarownik. O, za bardzo go nie oczaruję, ale mogę ich przykupić przecież. No właśnie. A? New shoes for my boy. Czekaj, tu ciebie oczarujemy trochę. Chyba, że się nie da. Tak trochę kiepsko. Chodź. Dzisiaj weź sobie wolę. Idziesz ze mną. Okej. Teraz twoja kolej. Ty tam się nie patrz. Dobra, chodźmy. Chodźmy. I co dalej? Jak wejdziemy? O, nieźle. I co dalej? A, mamy po prostu pozostać niewykryty. To żaden problem, myślę. Skomplikowane owe zadanie. Jak ja tam przejdę? To będzie już naprawdę posrane zadanie. Ale dokonamy. Piękne. Idź po prostu, jakbyś miała kogoś zaraz za jaja pociągnąć, jasne? No. Dobrze, piękne. To spadki mnie trochę irytują. O kurde. Patrz się. O, żeż w dupę. She's getting away! She's escaping! Kurde, musiała mnie ta... Musiał mnie zauważyć gnój. Namiastka gnój. Jak ja się mam tam dostać bez wykrycia, no? Powiedzcie mi co da. Czyli mogę go oczarować przecież. A nawet powinienem go oczarować. Dlaczego mi to nie działa? Teraz przecież mogę. Nie mam do niego podejść bliżej. Bliżej podejść. A dobrze, tak, to działa, dobra. Czyli ty zapominasz już o tym, że mnie obserwujesz. Idziesz ze mną. Jako taka straż od tylca, że tak to ujmę. Idziemy.
Nieźle to wygląda, bo roz... No, mnie to aż bawi. Dobra. Nie. With the Spanish under our spell, the company man will at last have the power to fulfill our true purpose. And if you provide us the labor, we'll ensure the errors of Santo Domingo are not repeated here. I will do all I can to smooth the handover of the colony, and your mission will have all the workers it needs, provided you make good on your promise. Labor is in tight supply as it is, and I must remain in power as governor. Were our arrangement ever detected? My, my, Governor. I fear the air of conspiracy has gone to your head. We'll make good on our promise, so long as your end of the bargain is kept. Everything is under control. You can count on me. Bueno. Then I shall await to indulge in your delightful soiree. Tonight, I drink to the death of the Brotherhood. Są jacyś typowi templariusze. Uciekaj! Tak, tchórzu! Jak on otworzył te drzwi? Za gość. O ty! Teraz twoja kolej. Pięknie, pięknie, z muszkietu. Why? You would sacrifice the good of the colony to a Templar conspiracy, Gouverneur. I should ask you why. The order is the future. The Templars will keep our colony French. The Templars will keep the colony Templar. Why does the Ferrer want workers? Tell me his plans and redeem yourself. I know nothing of his plans. I was to send him slaves and vagrants. The ones most likely to rise up against... Against those who would oppose oppression and claim the lives that is owed them. Dobra noc. Rest in peace, Gouverneur. Już? No to po kozacku połączyła. Ten muszkiet. Uff. Le gouverneur est mort! Aux armes! Aux armes! Aha. To teraz jakiś szyk będą stawiać? Aha, wszystko zrobiliśmy co trzeba. Nieźle. Ale przydałoby się teraz nieco zmniejszyć poziom rozgłosu. A teraz jeszcze musimy iść do Bayou. Dziwi mnie dlaczego, jaki jest w tym cel i udział, więc pójdziemy jeszcze, bo widzę, że mamy czas, więc go wykorzystajmy jak najbardziej. Ja myślałem, że ona wskoczy na te sznurki, ale jednak to nie zadziałało, ja bym nie chciał, ale parkour nie jest zły u niej. Za to. Dobra, teraz gdzie to skoczy? Pięknie, o, przy okazji skrzyneczkę zbierzemy. Jest ona w pobliżu do nas. O, taki skok też może być. Dziwne, ale to Edelin. Pięknie. A ma z 1500 było bodajże. Tu jeszcze przekupimy Herolda. Tak zwanego. I would be happy to help a fellow. Nie ma mnie. Teraz jeszcze punkt widokowy odświeżymy. Jesteśmy akurat niedaleko. Sobie
Zrobimy to. Dobra, już tutaj. To gdzie? A? Na szczycie? Pewnie tak. Zakładam, że tak. Tutaj, to fajnie. Ja myślałem, że to na samym szczycie. Jak to powinno być? Jest. O! Ale przycięło! Znowu. Tak trochę za bardzo. Masz. Tu jeszcze widzę skrzynię. Wręcz. Tylko jak ja się dostanę po tej skrzyni. Aha, to trzeba będzie zejść. Tak. Do baju. Trzeba się udać. Tak też będzie. Bum. No i jak na razie idzie wszystko jak po maśle. Jest bardzo łatwo. Nie odczuwam jakby takich trudności. Ale to jest dopiero początek gry. Wiecie, musicie się spodziewać tego, że teraz będzie ciężko. W przypadku tej części. Bo w niektórych częściach to naprawdę zaczyna się epicko, a niekiedy nawet ciężko. Chociaż uważam, że Unity no, ma swój poziom trudności. Niby nie. Ale jednak ma trochę tego. Hardcore. Otoczyli mnie. Chcecie walczyć ze mną? Dobra. Aha. Czekajcie, bo jakoś to dziwne jest. O, dziwne akurat. Dobra. A, no tak, teraz będzie pewnie kolejna sekwencja. I zapewne jeszcze jakieś inne wspomnienie. Ale nie, to było dziwne. Akurat nie wiem, na co mi to. Jak wolę po prostu taką prostą walkę. Nie. Niepotrzebnie mi to jakoś. I te lagi, kochane lagi. Muszą aż tak lagować. Ale zaraz i tak skończę odcinek. O, bagienka. 65 rok. Dobra, zakończymy tu odcinek. My student. Moment. The hornet's nest grows. I retreat to safety, the better to observe and strike. I require your assistance. Use your gifts to follow my trail. May the lower guide you swiftly. Aha. Serio? Jeszcze?
No dobra. Chyba jeszcze nie skończymy odcinka, bo widzę, że misja się będzie ciągnąć. No to dobra, no. Co będziemy? Jak robić? Możemy, to możemy. Zrobimy to. Okej. Okay. Jest. Lord, co za maska? Dobra, podejdziemy tutaj. Czego my tu mamy szukać tak naprawdę? To mnie zastanawia najbardziej. Co my z tego mamy tak naprawdę? Dobra. Szukamy, jest kolejna maska. I... co tu mamy? I ostatni. Jakieś ścieżki, kurde. A zobaczymy, co to będzie oznaczało dla nas. Myślałem, że to już skończą coś tak na spokojnie. Ale widzę, że jeszcze się będzie to dłużyło i ciągnęło. Ale zrobię to, no. Cały lutek stawiam na bok. Dobra, są ślady. Najważniejsze, to są kolejne ślady. Tutaj jest, dobra. Okej, tak się trochę zmoczyłem. Co ty robisz? Dobra, jest. Okej, teraz trzeba się spotkać z Agatą. To tak też robimy, nie? Okej, już? Mogę? Jest! Świetnie. Tu kończymy odcinek. Możemy chyba jeszcze odświeżyć punkt widokowy, żebyśmy mieli nieco odsłoniętego świata. Widzę, że to są jakieś typowe bagna, takie jak pogranicze w Trójce. Takie odosobnione miejsce, gdzie jest matka natura. I nic więcej. Chyba umiesz się obrócić po tej drabinie, nie? No, o to mi chodziło. Pięknie. Gdzie ten nasz punkt widokowy? Pewnie mam się gdzieś wspiąć. No, co ja mam zrobić? Widzę, że są tutaj jednak jakieś gałęzie. No, możemy się wspiąć, pięknie. Czyli po takich drzewach Ewen też sobie daje radę. Czyli tutaj mamy odświeżyć sobie, nie? Nie, tam jeszcze nie tutaj, to gdzie? Tu? Kurde, to w którym miejscu, co? Pewnie tu. Jeszcze wyżej, kurde. Aż tak wysoko? Chyba naprawdę oszaliliście. Padliście na łeb, nie? W pizdu wysoko. Ale to już tutaj, na szczęście. Dobra, odświeżymy punkt widokowy i zakończymy odcinek akcentem skoku wiary. Trzymajcie się, na razie, jojołki i do następnego odcinka dopiero bodajże w środę. Tak, chyba. Nie, zobaczymy. Dobra, trzymajcie się, na razie, jojołki.